Ale pokój jak prawie wszystkie sprawy tego świata ma swoją cenę. A więc wojna! Z dniem dzisiejszy wszelkie sprawy i zabadnienia z kotu na plan się We shall never surrender! Overcome this premeditated invasion! The American people in their righteous might will Nazywam się Michał Rapacz. A ja Mateusz Malik i to jest podcast Beczka Prochu. Witamy w odcinku kończącym naszą serię poświęconą bitwie stalingradzkiej. W dzisiejszym odcinku postaramy się omówić wydarzenia, które miały miejsce w 1943 roku i to w jaki sposób doszło do upadku armii niemieckiej w Stalingradzie. Dziękujemy za pozytywny odbiór poprzedniego odcinka. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie pozytywne komentarze, ale także za te, które były konstruktywną krytyką do naszej działalności. Chcielibyśmy także zachęcić wszystkich słuchaczy do kliknięcia przycisku subskrybuj oraz zaznaczenia dzwoneczka, ponieważ większość z Was słucha bez tej funkcji, a umożliwia ona szybki dostęp do najnowszych materiałów. Do trzeciej części postanowiliśmy podejść w nieco inny sposób i postaramy się omówić wydarzenia, które miały miejsce w samym kotle, ale także w umysłach polityków kierujących bitwą dzień po dniu. Zaczniemy zatem od 1 stycznia 1943 roku. Mimo niepowodzenia operacji Zimowy Sztorm, która była przeprowadzona przez Niemców w grudniu 1942 roku, Hitler wcale nie porzucił nadziei na oswobodzenie 6. Armii z Kotła Stalingradzkiego. Na początku 1943 roku przekazał on dyspozycję do Wehrmachtu, by oddelegować kilka dywizji do grupy Armii Don, która była, pamiętamy, dowodzona przez Ericha von Mansteina. No tu przede wszystkim znajdowały się elitarne dywizje pancerne SS, m.in. Leibstandarte, Adolf Hitler. das reich I to ten kop. Poza tym kilka regularnych dywizji Piechoty i miała dołączyć również dywizja Grossdeutschland z grupy Armii Środek. Hitlerowi wydawało się, że w ciągu niedługiego czasu te siły będą w stanie wznowić operacje mające na celu swobodzenie szóstej armii ze Stalingradu. Tutaj trzeba wspomnieć, że na przełomie 1942 i 1943 roku wzrosła aktywność radzieckiego lotnictwa. Sowieci utworzyli wokół Stalingradu pierścień o średnicy około 50 km, o ile lotnictwo radzieckie nie doprowadziło do całkowitej blokady kotła, to przede wszystkim wzrosła liczba strąceń samolotów niemieckich. To było. Kluczowe, że Niemcy już wtedy, koniec 1942 roku, mieli problem z wysyłaniem odpowiedniej ilości zaopatrzenia do 6. Armii i innych jednostek uwięzionych w Stalingradzie. Prowadzenie tego systemu blokady powietrznej jeszcze bardziej utrudniło zaopatrywanie tych jednostek. Zrosła m.in. liczba strąceń niemieckich samolotów transportowych. Te samoloty były zmuszone do wylatywania w mniejszych grupach, co powodowało automatycznie, że do kotła była dostarczana mniejsza ilość zaopatrzenia co także wpływało na jakość tych żołnierzy, którzy no już wtedy, już na przełomie 1942 i 1943 roku, mieli dość ciężkie warunki towania w Stalingradzie, a te warunki miały się jeszcze pogorszyć, jak zobaczymy w ciągu najbliższych kilku dni. 7 stycznia 1943 roku dowództwo sowieckie poinformowało generała Paulusa, który był dowódcą szóstej armii okrążonej w kotle, że na drugą stronę frontu zostaje wysłanych trzech oficerów z białą flagą których to Paulus zgodził się przyjąć. Następnego dnia, czyli 8 stycznia 1943 roku, dowództwo sowieckie dostarczyło ultimatum podpisane przez Woronowa, który reprezentował stawkę, oraz Rokosowskiego który był dowódcą frontu dońskiego, którym informowano, że Armia Czerwona zamknęła szóstą armię w Kotle. W tamtym momencie dodatkowo flota Luftwaffe znacznie ograniczyła dostawy pożywienia, amunicji i paliwa. W dokumencie były także elementy propagandowe, które dotyczyły masowego niszczenia niemieckich samolotów. Pisano w nim, że pomoc szybko staje się iluzoryczna, a położenie żołnierzy jest desperackie. Żołnierze, którzy przebywali wewnątrz Kotła cierpieli wskutek odmrożeń, głodu i chorób. W dokumencie pisano, że prawdziwa zima dopiero nadejdzie i pisano także, że Paulus powinien zatem natychmiast się poddać. Armia czerwona w reakcji Zagwarantuje bezpieczeństwo oficerom i po wojnie da im możliwość powrotu do Niemiec wraz z wyposażeniem. Gdyby natomiast nastąpiła odmowa ze strony Paulusa, Sowieci mają zniszczyć doszczętnie okrążone oddziały niemieckie. Generałowi Paulusowi na odpowiedź dano 12 godzin. Ultimatum dotarło do Hitlera, i w niektórych opracowaniach można znaleźć informację, że Paulus podobno chciał przyjąć radzieckie warunki, ale Führer odmówił mu prawa do kapitulacji, chociaż wiedział, że uratowanie armii jest niemożliwe. Każdy dzień utrzymania Stalingradu miał pomagać w działaniach zbrojnych na froncie, ponieważ trzymał w szachu dużą część nieprzyjacielskich wojsk. Paulus zatem musiał odrzucić ultimatum. 10 stycznia 1943 roku. Generał Konstantin Rokosowski rozpoczął tego dnia operację Kolco, czyli pierścień. Celem tej operacji był atak na kocioł stalingradzki, przede wszystkim przy użyciu artylerii i nowoczesnych czołgów, a także przez radzieckie lotnictwo, które już w tym momencie zdobywało zdecydowaną przewagę nad Luftwaffe. Ciekawe informacje o tej operacji znajdują się we wspomnieniach niemieckich żołnierzy, które pokazują skalę całego przedsięwzięcia. Zapasy amunicji u wroga, napisał ich dowódca, były tak olbrzymie, że nigdy czegoś takiego nie przeżyliśmy. Rosjanie z kolei w swoich wspomnieniach tak pisali o tym ataku. Są tylko dwie możliwości ucieczki przed takim szturmem, albo śmierć, albo szaleństwo. Początkowo działania te spotkały się z niemieckim oporem, ale niemieccy dowódcy byli zszokowani siłą i natężeniem tego ataku. Meldowali Mansteinowi, że. Nie uda się utrzymać armii do połowy lutego, kiedy Hitler obiecywał przyjść z pomocą. Warto dodać, że istotne znaczenie dla niemieckiej armii okrążonej w Stalingradzie mieli obywatele Związku Radzieckiego. Działali oni nie tylko jako hiwisi, czyli takie oddziały wspierające, które wykonywały prace pomocnicze i zasadniczo nie brały one udziału w walkach, ale także stawali na pierwszej linii frontu. Szczególną odwagą mieli wykazywać się Tatarzy. Też jest interesujące, bo Sowieci, przez swoją politykę czystek etnicznych, w dwudziestoleciu międzywojennym właśnie zrazili do siebie porą część mniejszości etnicznych i narodowych, które zamieszkiwały tereny Związku Sowieckiego. Trzeba też zaznaczyć, że Niemcy jak na fatalne warunki, w których przyszło im żyć, a ta sytuacja od zamknięcia kotła zdecydowanie się zaczęła pogarszać. I najlepszym dowodem są też straty radzieckie na, na to, jak Niemcy dzielnie walczyli. No Ponad 20 tysięcy ludzi w ciągu pierwszych 3 dni tej radzieckiej ofensywy zginęło. To pokazuje starą radziecką doktrynę masy ludzkiej. Oficerowie Armii Czerwonej po prostu nie bardzo liczyli się z życiem swoich podkomendnych. Też co ciekawe, mimo że Niemcom już powoli zaczynało brakować sił przeciwpancernych, to. Rosjanie w tych atakach stracili ponad połowę tych sił, co jest wynikiem co najmniej imponującym. Można zrobić pewną paralelę do sytuacji wojsk rumuńskich z początku operacji Uran. U niemieckich żołnierzy zaczęły występować objawy. Tzw. pancernego strachu. On właśnie był wywołany tym, że Niemcom brakowało środków do niszczenia dywizji pancernych i czołgów. Ten strach paraliżował zwykłych szeregowców i to jest też ironiczne, że kilka miesięcy wstecz oni sami pogardzali żołnierzami rumuńskimi, którzy byli w podobnej sytuacji, którzy też właśnie nie mieli środków do niszczenia broni pancernej. I teraz Niemcy na własnej skórze mogli odczuć to, z czym wcześniej mierzyli się żołnierze rumuńscy. 12 stycznia 1943 roku Friedrich Paulus, który cierpiał na napady Lęku, wysłał do sztabów Tagan Rogu. Wolfganga Pickerta z raportem sytuacji na temat szóstej armii. Pisano w nim, że armia zamarzała, umierała i była zagłodzona. Zapowiadano upadek najważniejszego strategicznie lotniska w Pitomniku, którego upadek oznaczałby brak bazy, która miałaby wspierać żołnierzy. 13 stycznia 1943 roku. Pickert zameldował u Martina Fibisia, że szósta armia toczy swoją ostatnią bitwę. Jej koniec może nastąpić za 6, a może nawet już za dwa dni. Nie ma już zapasów amunicji i paliwa. Przemieszczenie sił nie jest już możliwe. Rosjanie atakują ze wszystkich stron. Nasi żołnierze są u kresu sił. Począwszy od 13 stycznia, wszyscy będą bronić się własnymi karabinami, tak jak stoją do ostatniego magazynka. Dodał, że za klęskę nie można winić lotników, którzy wszelkimi siłami starali się dotrzeć do okrążonych. 15 stycznia 1943 roku. Tego dnia Hitler spotkał się z feldmarszałkiem Erhardem Milsiem. Zastępcą dowódcy Ludwafe i głównym inspektorem sił powietrznych. W trakcie tego spotkania, które zresztą odbyło się w Kętrzynie, Hitler przedstawił mu sytuację w okrążeniu. Przede wszystkim celem tej rozmowy miała być poprawa transportu lotniczego. Bez poprawy którego szósta armia mogła się w każdej chwili załamać. Hitler polecił Miesiowi udanie się na południe Rosji, gdzie miał przejąć dowództwo nad mostem powietrznym. Wtedy też dotarła informacja, że bardzo ważne lotnisko w Pitomniku zostało zaatakowane. No, Misz stanął przed bardzo schematnym zadaniem. Co też jest istotne, to dowódcy Luftwaffe, którzy wcześniej przed przybyciem Misie zajmowali się tym mostem powietrznym, czyli Richthofen i Fibis, nie byli zadowoleni z przesłania Misią. Fibis napisał prywatnie. Niewiele zostało do organizowania, bowiem od teraz możemy jedynie zrzucać zaopatrzenie z powietrza. A to kwestia czystego szczęścia. To miało potwierdzać, że. Takie zmiany personalne, rotacje, które wprowadzał Hitler, one nie miały praktycznie żadnego znaczenia, bo ktokolwiek został przydzielony do operowania tym mostem, czy dyletant, czy osoba która, znająca się na rzeczy, praktycznie to nie miało wpływu na to, jak ten most przebiegał, jakie ilości zaopatrzenia były dostarczane do szóstej Armii. Tego samego dnia najważniejsze lotnisko w Kotle Stalingradzkim, czyli lotnisko w Pitomniku, dostało się pod ogień radzieckiej artylerii. Załoga i niewielka liczba samolotów wakuowała się z tego lotniska. To lotnisko było praktycznie od tego momentu niezdatne do użytku. Ostrzał tego lotniska tylko jeszcze spotęgował fatalny stan mostu powietrznego i samej szóstej armii, która była w pełni od tego mostu uzależniona. Najlepiej o sytuacji świadczy fragment dziennika Ristofena. Nic nie ucieszyłoby mnie bardziej niż milcz odnajdujący niespodziewanie kamień filozoficzny, który jak najwidoczniej wierzą nasze najwyższe władze, leży gdzieś tutaj w okolicy. Nam z całą pewnością nie udało się go znaleźć. Oczywiście Hitler i Oberkomando tak naprawdę nie poszukiwali mitycznego kamienia, który jak niegdyś uważali alchemicy mógł zamieniać metale nieszlachetne złoto. Po prostu dowódca floty powietrznej, czyli Richthofen, metaforycznie ujął desperackie próby zdobycia złóż ropy naftowej, których celem była właśnie kampania stalingradzka i atak na Kaukaz. I wiarę w Hitlera w to, że zdobycie tych złóż odmieni losy frontu. 16 i 17 stycznia 1943 roku. Wojska sowieckie były w pełnym natarciu na Pitomnik, czyli główne lotnisko wewnątrz Kotła, które po utracie Tacyńskiej i Morozowska było najważniejszym miejscem, skąd startowały transporty do żołnierzy. O ile utrata tych mniejszych lotnisk była mocnym ciosem. To utrata Pitomnika była ciosem ostatecznym. Zaatakowany przez sowieckie lotnictwo i artylerię dalekiego zasięgu, padł pod naporem Armii Czerwonej 17 stycznia 1943 roku. Po upadku Pitomnika zlecono przygotować Gumra stare, małe i słabej jakości lotnisko, które miało przejąć rolę łącznika mostu powietrznego. Armia posiadała tam szpital i infrastrukturę oraz punkt dowodzenia. Pas startowy był natomiast nadal nieprzygotowany. Lądowania na nim były skrajnie niebezpieczne. Zrzuty robiono w tym momencie na spadochronach, albo po prostu wyrzucano skrzynię przez drzwi samolotu. Tworzono także alternatywną bazę wypadową, ale ona była bardzo słabo zorganizowana. Milcz był w tym momencie bardzo słabo doinformowany co do faktycznej sytuacji w mieście. Informowano go, że czwarta flota powietrzna jest w miarę dobrej sytuacji co nie było prawdą, gdyż odsetek sprawnych maszyn stanowił tam zaledwie około 20%. Tego samego dnia Erhard Milch ruszył w kierunku lotniska w Taganrogu i wpadł pod pociąg. Samochód, który wyleciał w powietrze zabił dwóch żołnierzy w pobliżu torów, a samego Milsia nieprzytomnego i ciężko rannego przewieziono do szpitala polowego, gdzie zszyto mu głowę, żebra oraz plecy i po odzyskaniu przytomności ogłosił natychmiast, że wraca do pełnienia funkcji dowódcy, co w rzeczywistości się wydarzyło. Tego samego dnia Paulus miał podobno poskarżyć się bezpośrednio Hitlerowi, że Luftwaffe nie wykonuje jego rozkazów. Lotnisko w Gumraku miało być niewystarczające. Zwracał uwagę na fatalny stan pasa startowego, który powodował, że połowa maszyn, która próbowała na nim wylądować, miała albo się wywracać, albo wręcz rozbijać. Lotnisko w Gumraku miało fatalnie działać. A na ewakuację czekało podobno przecież 20 tysięcy żołnierzy. Hitler zdawał się zgadzać z generałem. Milcz po powrocie, jeszcze tego samego dnia, nakazał przesłanie do kotła oświetlenia, generatorów dymu i rozpoznania radiowego, żeby poprawić łączność. Kolejnego dnia samoloty miały już lądować w gumraku. Idea mostu powietrznego w tamtym momencie była jednak już praktycznie niemożliwa do wykonania. Richthofen i Fibisch, co można przeczytać w ich wspomnieniach, Obawiali się, że wkrótce zaczną się poszukiwania kozła ofiarnego. Sytuacja pogarszała się także ze względu na cofanie się niemieckich oddziałów na zachód. Kocioł stalingradzki znalazł się poza zasięgiem większości myśliwców, a myśliwców dalekiego zasięgu było, było bardzo niewiele, co oznaczało, że samoloty transportowe pozostawały bez obstawy. Tutaj pojawił się także upór Milsia który ściągnął myśliwce dalekiego zasięgu z rejonu Leningradu. Planował on także użyć szybowców do zaopatrywania kotła, z czego ze względu na fatalną pogodę ostatecznie nic nie wyszło. 18 stycznia 1943 roku Miś zauważył beznadziejną sytuację żołnierzy w kotle stalingradzkim. Ale mimo wszystko, Luftwaffe nie chciało rezygnować z pomocy żołnierzom, którzy znaleźli się w tym fatalnym położeniu. Pisał: Musimy zakładać, że Stalingrad można utrzymać i robić wszystko, co tylko możemy w tym celu. Nie możemy postępować tak, jakby Stalingrad był stracony. Tego samego dnia polecił też generałowi majorowi Pickertowi wyprawę do, do Kętrzyna w Prusach Wschodnich i przesłanie Hitlerowi oraz Geringowi raportu. Hitler wysłał swojego człowieka z niewielkim sztabem oraz z transportem zaopatrzenia do lotniska w Gumrak. Człowiek ten potem relacjonował, że od uderzenia na kocioł sytuacja się tylko pogorszyła. Most powietrzny zawiódł całkowicie. Hitler mu tylko odpowiedział: Znam ponure położenie pod Stalingradem. Mam wszystko pod kontrolą. Reakcja Hitlera na sytuację w Kotle Stalingradzkim pokazuje tylko, że on praktycznie już nie liczył się z zdrowiem i życiem zwykłych żołnierzy. Dla niego w tym momencie była istotna tylko sytuacja strategiczna na froncie wschodnim, a życie takiej pojedynczej jednostki było no, praktycznie nic nie warte. Szósta Armia miała w tym czasie już tylko kupić czas pozostałym jednostkom niemieckim, które miały zająć nowe pozycje i przeciwstawić się natarciu Armii Czerwonej na froncie wschodnim. 19 stycznia 1943 roku. Milcz dowiedział się, że sytuacja w Gumraku jest tragiczna. Mało samolotów ląduje, a dodatkowo są zmuszane zrzucać ładunki w locie, pakunki natomiast giną w śniegu. Ciężarówki pozbawione paliwa również są niezdatne do użytku. Dodatkowo wszystkie samoloty, które już lądują, są bardzo słabo ładowane i biorą sporo zbędnych rzeczy. Opisano także, że dzienna racja dla żołnierza to około 200 gramów chleba na froncie, a dla personelu na tyłach tylko 100 gramów. Żołnierze są pozbawieni amunicji, a artyleria jest niewydajna i nie kontroluje sowieckiego lotnictwa. Milcz nakazał otworzyć zasobniki, a w samolotach miała być mączka rybna. Kazał powiesić zarządzającego dostawami żywności człowieka. Wiele z ładunków było bez sensu, ale miały to być tylko wyjątki. Często można przeczytać o dostawach prezerwatyw lub innych zbędnych rzeczy do Skotła Stalingradzkiego, jednak jest to słabo opisane w źródłach. Szacowano, że szósta armia otrzymywała tylko 1 piątą ilości zaopatrzenia potrzebnego do przeżycia. 20 stycznia 1943 roku. Zaczyna się powoli selekcja żołnierzy z Skotła zdatnych do ewakuacji. Mamy. Taki pewien mit Arki Noego 6 Armii. Rozkazy mówiły o wyborze, selekcji jednego przynajmniej człowieka z każdej dywizji, chociaż niekoniecznie tego przestrzegano dosłownie, bo na przykład 297 Dywizji Piechoty ewakuował się oficer i dwóch podoficerów. I jakim kierowano się kryterium? Przede wszystkim przydatność danych osób, więc tutaj mamy... Pierwszeństwo dla oficerów, na przykład sztabowych, którzy właśnie byli cenni ze względu na swoją przydatność operacyjną, strategiczną. Wybrano też ludzi z fachem, czyli na przykład dekarzy. No, poza takim kryterium umiejętnościowym zdarzały się też selekcje na podstawie znajomości. Na przykład generał Hube przesłał listę oficerów sztabowych ze swojego korpusu pancernego, którzy mieli być ewakuowani. Warto też wspomnieć, co działo się na froncie tzw. walki wewnętrznej w III Rzeszy. No przede wszystkim tutaj uaktywnia się propaganda Goebbelsa. Pojawiają się pierwsze próby przekucia tej porażki stalingradzkiej w moralne zwycięstwo. Starano się pokazać w audycjach radiowych, w przemówieniach wytrwałość bitność tego niemieckiego żołnierza, by właśnie podnieść morale niemieckiej ludności cywilnej. Co istotne, też uaktywniła się opozycja antyhitlerowska, szczególnie wśród niektórych wyższych oficerów Wehrmacht. Ale mimo tej katastrofy militarnej, ta pozycja Hitlera w dalszym ciągu była zbyt silna, by mu coś zrobić. Co ważniejsze, tym spiskowcom nie udało się zyskać poparcia kogoś bardziej wpływowego, bo to głównie były osoby oficerowie w stopniu Majora, czy też niższych. Ich próby sięgnięcia do generałów, czy do feldmarszałków, chociażby próbowano wciągnąć Gerda von Rundstedta w całą konspirację, pełzy na niczym. Niechętne, ze względu na to, że ta pozycja Hitlera była cały czas w dalszym ciągu zbyt silna i ci oficerowie nie chcieli ryzykować wpadki, czy stania się pod sąd wojenny. 22 stycznia 1943 roku. Sowieckie oddziały zaatakowały tego dnia kocioł od południowego zachodu, czego Friedrich Paulus nie był w stanie zatrzymać. Wieczorem przesłał wiadomość do dowództwa. Racje wyczerpane ponad 12 tysięcy pozostawionych z samym sobie rannym w kotle. Jakie rozkazy mam wydać żołnierzom, którzy nie mają już amunicji i są wystawieni na zmasowane ataki wspierane przez intensywny ogień artylerii? Potrzebna jest bardzo szybka decyzja, bowiem gdzie niegdzie rozpoczyna się już rozpad, jednak zaufanie w przywództwo nadal istnieje. Hitler odebrał tę wiadomość jako słabość. Najbliższym miał powiedzieć, że prawdziwe dowództwa tak nie beczy i żołnierze będą bronić się do końca twierdzę, natomiast nakazał zmniejszyć. To ponownie pokazuje, że Hitler tak naprawdę nie liczył się ze zwykłym żołnierzem. 23 stycznia 1943 roku. Stracono Gumrak, ostatnie lotnisko w Kotle o tak strategicznym znaczeniu. W kilka minut udało się Sowietom zniweczyć to, co Miś robił kilka dni. Miś starał się zreorganizować to lotnisko i przygotować je na przyjęcie większych ilości transportu do szóstej Armii w Kotle. Padek tego lotniska no właściwie sprawił, że wszystkie przygotowania, plany naprawcze trafiły w próż. Dla Paulusa był to również Cios. Widać było w ostatnich dniach stycznia, że był on coraz bardziej przytłoczony całą sytuacją i też odpowiedzialnością, jaka na niego spadała. Popadał w między innymi w całkowity fatalizm, i są też przypuszczenia, że uległ głębokiej depresji. Zresztą nie był on w tym odosobniony i też nie ma się co dziwić, zważywszy na warunki, jakie panowały w kotle. Armia pozostawała odcięta od dostaw, z wyjątkiem właśnie tych niewielkich transportów, które zresztą głównie trafiały do oficerów, podoficerów wyższym stopniem, a nie do zwykłych szeregowych żołnierzy. Kilka godzin po upadku Gumrak padło także lotnisko w Stalingradzie. To było już ostatnie lotnisko w Stalingradzie. Praktycznie Paulus wiedział, że to już jest koniec idei mostu powietrznego, który byłby w stanie trzymać wolę walki szóstej armii i jej żołnierzy. Co więcej, upadek tego mostu Powodowało, że nie dało się ewakuować rannych żołnierzy. Rzekome obietnice Geringa, który był w 1942 roku przekonany, że, że będzie dało się przy pomocy lotnictwa zaopatrywać Szóstą Armię, okazała się bzdurą. Resztki Szóstej Armii po upadku tych lotnic były praktycznie już skazane tylko na zrzuty samolotów, które były raz niecelne, bo część zaopatrzenia dostawało się w ręce Sowietów, a dwa, też nie można było tymi zrzutami dostarczyć odpowiedniej ilości materiałów, czy to właśnie żywności, czy uzbrojenia, które mogły powstrzymać wolę walki czy zdolność bojowej tej armii. Praktycznie armia Paulusa była w tym momencie już skazana na zagładę. To była tylko kwestia dni, kiedy ta zagłada się dokona. 24 stycznia 1943 roku. Paulus wysłał do naczelnego dowództwa wiadomość. Żołnierze bez amunicji i jedzenia. Upadek nieuchronny. W tamtym momencie możemy zaobserwować fatalne położenie rannych. Brak bandaży, świeżej wody, lekarstw. Wszyscy żołnierze stoczeni na małej przestrzeni bez odpowiednich warunków sanitarnych. Żołnierze jęczeli i zawodzili, często wznosząc modlitwy błagalne o ocalenie. W miarę cofania się wojska niemieckiego ze stepu w obszar zabudowań miejskich, warunki sanitarne jeszcze się pogorszyły. W zrujnowanym mieście tłoczyło się około 100 tysięcy Niemców. Próżno było szukać tam żołnierza zupełnie zdrowego, nie mającego chociażby odmrożeń. Na przykład 14 Dywizji Pancernej zdolnych do walki było jedynie 80 Niemców. Rozpadała się także organizacja. Trzeba natomiast przyznać, że cywile rosyjscy, którzy cały czas byli obecni w mieście, nie zawsze odnosili się wrogo do Niemców. Zdarzały się przypadki rzeczywistej pomocy, jak na przykład dzielenie się żywnością czy pomoc w walce z odmnożeniami. Armia prosiła o natychmiastowe pozwolenie na kapitulację w celu ocalenia pozostałych żołnierzy. Hitler odmówił. Goebbels natomiast komentował: 25 stycznia 1943 roku. Wczoraj. Sytuacja w Stalingradzie rozwija się coraz bardziej w kierunku narodowej katastrofy. Raporty, które do nas stamtąd docierają, są niezwykle wstrząsające. Słowa nie mogą oddać tego, co nasi żołnierze muszą tam cierpieć i znosić. Ciągle pojawia się znowu zapytanie: jak długo można tam jeszcze w ogóle wytrzymać? A także czy faktycznie tak będzie? Jak ma na to nadzieję Führer, że mniejsza grupa może się utrzymać przez dłuższy czas? Obecne położenie na to nie wskazuje. W każdym razie niemieccy żołnierze walczą, głodują, marzną i trwają tam w taki sposób, którego niemiecka historia jeszcze nie odnotowała. Nie ma już nikogo, kto teraz nie zdawałby sobie sprawy o co chodzi w tej wojnie i co my mamy do zrobienia. Mamy więc najlepszą sytuację, aby zarządzić i przeprowadzić radykalne przedsięwzięcia. W kolejnych dniach próbowano organizować zrzuty, ale docierały one słabo, tworzone strefy zrzutu, które jednak były bardzo nieskuteczne. 26 stycznia 1943 roku. Atak sowiecki przeciął szóstą armię, która już właściwie operowała tylko w obszarze zabudowań miasta Stalingrad na pół. Paulus poprosił Ludwafę w tym dniu o rzut jedynie jedzenia. W kolejnych dniach przestano wydawać rację dla 25 tysięcy rannych żołnierzy. Zwiększała się również systematycznie liczba oficerów. I pod oddziałów, które kapitulowały na własną rękę. W związku z tym Sowieci mieli też problem z wybieraniem co ciekawszych jeńców do przesłuchań. Podczas na przykład jednego z takich przesłuchań dowiedzieli się, że Paulus przeżywa załamanie nerwowe. Co ciekawe, Sowieci wbrew takiej dość powszechnej intuicji dosyć łagodnie traktowali, przynajmniej niemieckich oficerów. No raczej nie było tutaj klasycznego, znanego z filmów motywu dobrego i złego policjanta podczas przesłuchań. No po prostu Sowieci częstowali papierosami, karmili tych oficerów, oddawali im często też prywatne rzeczy, jak na przykład przechwyconą korespondencję. Zresztą ci oficerowie często. Właśnie ze względu na gniew, powodowany całą sytuacją, jaka ich spotkała, sami byli skłonni do składania zeznań bez żadnej dodatkowej zachęty. Często w, takich, w czasie takich przesłuchań dało się słyszeć głosy krytyczne w stosunku do samego Hitlera, na którego ci oficerowie psioczyli. Goebbelsa przezywali kuternogą, zresztą słusznie. Także gorzko żałowali, że marszałek Gering nie przeszedł stalingradzkiej diety. 28 stycznia 1943 roku. W punkcie dowodzenia pojawił się wysłany przez Hitlera major Schmidt. Sowieci podejrzewali, że Paulus w tym momencie w wielkim napięciu wykonywał wolę Hitlera, a Schmidt miał dopilnować, by wola Hitlera została spełniona. Uważali go za oko i ręce partii nazistowskiej. 29 stycznia 1943 roku. Wieczorem tego dnia Schmidt zakomunikował: "Czysta armia przesyła pozdrowienia Fererowi w rocznicę objęcia władzy. Swastyka nadal łopoczy nad Stalingradem. Nasza walka będzie przykładem dla przyszłych pokoleń, by nie bacząc na nikłe szanse, nigdy się nie poddawać. Niemcy zwyciężą. Heil mein Führer. 30 stycznia 1943 roku. Milch rozkazał kontynuować wysyłanie zaopatrzenia dla północnego kotła. Raportowano: Żołnierze biegają dookoła bez celu, bardzo niewielu jeszcze walczy, sztaby straciły kontrolę, dzierają się rosyjskie czołgi. To koniec. Nieliczne załogi samolotów, które przeleciały nad okrążonymi resztkami armii, raportowały, że kocioł już niemal nie istnieje. Gering wygłosił przemówienie, w którym porównał szóstą armię do Termopil. Gottfried von Bismarck mówił, że wywołało ono tragiczny efekt. Żołnierze chcieli wyłączenia przemówienia, a niektórzy mówili, że ich sytuację należało raczej porównać do samobójstwa Żydów na szczycie masady niż do Termopil. Hitler podobno liczył na masowe samobójstwo żołnierzy. Schmidt przejął kontrolę nad walkami przez załamanie Paulusa. Hitler w przededniu kapitulacji awansował jeszcze Friedricha Paulusa na feldmarszałka. Licząc, że ten będzie bronił się do końca i popełni honorowe samobójstwo, Paulus doskonale rozumiał, że dostał od Hitlera kubek cykuty, ale jako rzymski katolik bo był przeciwny odebraniu sobie życia, zakazywał go także swoim podkomendnym. Są dwie wersje reakcji Paulusa na wierść o awansie. Pierwsza: Nie mam zamiaru zastrzelić się dla tego austriackiego kaprala. Druga: Wygląda to jak zaproszenie do popełnienia samobójstwa, ale nie zrobię mu tej przysługi. 31 stycznia 1943 roku. Niemieccy lotnicy przekazali, że sowieccy żołnierze są już praktycznie pokonani przez Niemców. W 7.15 dotarł ostatni komunikat do niemieckiej kwatery: niszczymy sprzęt. Sam już w tym momencie feldmarszałek Paulus skapitulował przed południem. Nie podpisał on jednak żadnego dokumentu ani nie nakazał korpusowi, który bronił się w północnej części miasta, poddanie się. On sam poddał się Michałowi Szumiłowowi, a kapitulacje poszczególnych jednostek pozostawiał ich dowódcę. W całej historii niemieckiej wo wojskowości Paulus był pierwszym feldmarszałkiem który dostał się do niewoli. Oprócz niego do niej trafiło także 11 niemieckich i 5 rumuńskich generałów. Hitler, gdy dowiedział się o tym, co stało się w mieście, chciał cofnąć ten awans, ale no było już to praktycznie niemożliwe, bo informacja o awansie poszła do prasy i to wywołałoby taki efekt konsternacji dla niemieckich cywili. Podobno miał powiedzieć po tym wydarzeniu, że. Nie mianuje już ani jednego feldmarszałka podczas tej wojny. Po kapitulacji Paulusa poddawały się też kolejne oddziały. Zwykli szeregowi żołnierze, którzy mogli jeszcze chodzić, byli kierowani do obozu. Nie, nie. Ci, którzy nie byli w stanie, no najczęściej potykał ich dość upiorny los po prostu byli rozstrzeliwani przez czerwonoarmistów. Sytuacja była bardzo napięta i zdarzały się na przykład incydenty. Jeden z oficerów niemieckich miał ponoć zastrzelić z ukrytego pistoletu rosyjskiego majora a potem popełnić samobójstwo. I jego podkobienni już myśleli, że Rosjanie zemsy będą chcieli ich wszystkich wykończyć. No ale na szczęście dla nich udało się w jakiś sposób rozładować czy uspokoić sytuację. Były też inne, mniejsze epizody. Sowieccy żołnierze mieli podpalić zapełniony rannymi tymczasowy szpital w barakach wojska perskich, koło lotniska. I nie wiadomo, czy uczynili to specjalnie, czy przez przypadek. Pojawiały się też elementy tak zwanego czarnego humoru. Dwóch młodszych oficerów niemieckich miało wyskoczyć z miejsca przesłuchań na zewnątrz przez rozbite okno. Wylądowali w latrynie i kiedy żołnierze sowieccy zjawili się, żeby ich po prostu zastrzelić jako uciekinierów, młodszy wiekiem porucznik, który no, miał pewne wyczucie psychologii, ocalił siebie i kolegę. W jaki sposób to uczynił? Kazał, kazał swojemu koledze opuścić spodnie, sam też to uczynił, i Rosjanie po prostu roześmiali się na ich widoki, darowali im życie. No, nie byli w stanie zastrzelić ludzi z opuszczonymi spodniami. Tutaj też widzimy przykłady szeroko rozpowszechnionego pijaństwa i alkoholizmu wśród żołnierzy Armii Czerwonej którzy świętując zwycięstwo i odbicie miasta Salina czasami rozstrzeliwali jeńców. Zresztą też to było niezgodne z rozkazami wyższego dowództwa. Miały miejsce też wydarzenia, które z naszej perspektywy potwierdzają taki mit żołnierza sowieckiego jako zapóźnionego barbarzyńcę mieszkającego gdzieś na Dalekim Wschodzie, który no, nie miał kontaktu z, z cywilizacją europejską. I to było widać na przykładzie tego, jak niektórzy żołnierze traktowali właśnie jeńców czy ich przedmioty osobistego użytku. No, często zdarzało się, że ogłacali właśnie jeńców z zegarków z obrączek, z aparatów fotograficznych i też bardzo cenione były aluminiowe menażki, których właśnie Wehrmacht korzystał. I to też jest ciekawe, co potem robiono z tymi przedmiotami, bo oczywiście część żołnierzy te przedmioty chowała, żeby potem przywieźć je do domów, gdzieś w jakiejś dalszej przyszłości. A niektórzy po prostu przehandlowywali ją na, na wódkę, by dalej fać w upojeniu alkoholowym. W niektórych przypadkach też na przykład zabierano ujęcą buty z cholewami. To też pokazuje, że ta armia radziecka, mimo posiadania tego sprzętu, Artylerii, czołgów. Po prostu taki zwykły piechotarz sowiecki także nie miał zbyt dużego znaczenia dla dowództwa i często miał fatalnej jakości buty, i dlatego też ci żołnierze poszukiwali lepszego posażenia. A zab zabranie jeńcom niemieckim buty no, sprawiało, że potem ci jeńcy niemieccy mieli problemy z przeżyciem w takich obozach jenieckich, bo często kały ich odnożenia stóp. Kończyło się amputacjami, a gdy na żołnierzu była przeprowadzana taka amputacja, no, to on praktycznie był już trupem. Też jest ciekawe, że tutaj wspomniałem o wzięciu do niewoli wcześniej niemieckich, rumuńskich generałów. Patrząc na stan fizyczny. Żołnierzy rumuńskich, a niemieckich, to stan żołnierzy rumuńskich był zdecydowanie gorszy niż ich niemieckich kolegów, i to się wiązało z tym, że niemieckie dowództwo nie bardzo liczyło się z tymi Rumunami i żyli na mniejszej ilości kalorii, ich zdolność bojowa i też potem warunki fizyczne, kiedy kapitolowały, były zdecydowanie gorsze niż, niż te niemieckiego żołnierza. Po upadku miasta na jego obszar wysłano też grupy Wydziału Specjalnego NKWD, które miały zająć się poszukiwaniem kliwiców, jak również faszystowskich psów. Jak określano członków SS czy Gestapo, także oddziałów pancernych i żandarmerii polowej. Piwisów uważano za zdrajców, bo to byli obywatele Związku Sowieckiego pod wojną, a no członkowie SS, Gestapo czy gendarmerii najczęściej dopuszczali się okrutnych zbrodni wojennych i dlatego też, powiedzmy eufemistycznie, podlegali specjalnemu traktowaniu ze strony oddziałów NKWD. Zdarzały się sytuacje, że pewna liczba niemieckich żołnierzy była umyłkowo brana za członków SS. Czasami nawet ci posądzeni śmiali się początkowo z tych sugestii, ale kiedy... Ale żarty się kończyły, kiedy byli odprowadzani na bok i żołnierze z oddziałów NKWD ich po prostu Rozstrzeliwali z pistoletów maszynowych. Nieustępliwie też poszukiwano chiwisów, o których już wspomniałem. Każdy mężczyzna, nawet niemiecki żołnierz, jeżeli był w niekompletnym niemieckim mundurze, to właśnie miał świadczyć o tym, że mógł być chiwisem. I takim, takim osobom groziło rozstrzelanie na miejscu. Było też kilka prób ucieczek żołnierzy niemieckich z kotła. Szacowano, że ok okrążenia udało się wyrwać około 9-10 grup Niemców. Lecz zważywszy na to, jak daleko był front niemiecki, praktycznie jest mało prawdopodobne, że jakiejkolwiek grupie udało się przebić te kilkaset kilometrów do armii Mansteina. Dodatkowo nie natykając się na, na żadne Radzieckie. Te pokonane resztki szóstej armii bez broni, bez hełmów, właśnie często wełnianych, naciągniętych jak najniżej na twarz czapkach, albo po prostu z głowy, gołymi głowami owiniętymi szmatami, dla ochrony właśnie przed tym silnym mrozem, który w tych miesiącach dawał się szczególnie we znaki. Często też w nieodpowiednich płaszczach, też z drutami telefonicznymi służącymi jako, pas, jako pasek. I tych żołnierzy pędzono w długich kolumnach marszowych. Jeńcy byli rozmieszczeni w różnych obozach. No, więksi szczęściarze znaleźli się w obozach w okolicach miasta, ale byli też tacy, którzy byli pędzeni do pociągów bydlęcych, a następnie przewiezieni do obozów na Syberii. No i warunki w tych obozach także były fatalne. Tam nie tylko panowało niedożywienie, ale mam, mieliśmy też do czynienia z dużym głodem, ciężkimi warunkami pracy. To wiązało się m.in. z tym, jak Niemcy traktowali jeńców sowieckich. Sowieci o tym wiedzieli, więc. Tu mamy pewien taki element, sprawdza się stare przysłowie, jak Kuba Bogu, tak Bóg kubie. To miał powiedzieć, że ci jeńcy nie wrócą do domów, dopóki Stalingrad nie zostanie odbudowany. I rzeczywiście tak było, bo pierwsi jeńcy zaczęli wracać dopiero w 1945 roku po skończeniu działań wojennych, a ostatnie osoby wróciły w 55, więc ten proces repatriacji trwał ponad dekadę. I też trzeba wa warto zaznaczyć, że tak jak mówiliśmy, w kotle Stalingradzki na terenie samego miasta, bo stoczonych było około 100 tysięcy żołnierzy. A gdy spojrzymy na statystyki, to do domu wróciło tylko mniej niż 10 tysięcy osób. Co ważne, szeregowcy stanowili mniejszość z nich. No przede wszystkim wracali oficerowie, podoficerowie, a to właśnie dlatego, że oni bytowali w lepszych warunkach, bo Sowieci uważali, że oni mogą być jeszcze przydatni. Czy to właśnie pod względem informacji? No, Sam Paulus zresztą potem udzielał wskazówek czy porad, właśnie sowieckiej armii, a potem jeszcze w okresie NRD też był doradcą armii. Podsumowaniem całej serii stalingradzkiej będzie cytat z Gebelsa z 4 lutego 1943 roku. Wczoraj. Jesteśmy teraz zmuszeni przekazać narodowi niemieckiemu wiadomość o poddaniu Stalingradu. Jest to decyzja bardzo gorzka, ale konieczna. Emitujemy wiadomość jako meldunek specjalny po południu około godziny 16 w ramach radiowej służby informacyjnej i dodajemy stosowny, heroiczny ceremonia. Uzgadniam szczegóły osobiście z Firerem, który w pełni akceptuje moje propozycje. Przy okazji ogłoszenia poddania Stalingradu. Wydaje oświadczenie na mocy którego zostają zamknięte na terenie całej rzeszy wszystkie teatry, kina i lokale rozrywkowe. Sądzę, że decyzje zgadzają się z odczuciami narodu. Naród jest teraz bardzo poważny i opanowany, oczekując tej ciężkiej godzinie słowa pocieszenia i pokrzepienia, ale także wzmocnienia ducha. Nasz meldunek odpowiada w pełni tym odczuciom. Jest poważny, rzeczowy, trzeźwy, pozbawiony patosu, ale również i wszelkiego chłodu. Zapisuje się jako głębokie historyczne zobowiązanie które stoi za całym dramatem Stalingradu. Ciągle pozostaje aktualne pytanie, czy feldmarszałek Paulus jeszcze żyje, czy też dobrowolnie wybrał śmierć. Bolszewicy upierają się przy tym, że znajduje się on w ich rękach. Ja sądzę, że nie ma co do tego cienia wątpliwości. Meldunek o Stalingradzie wywołał w narodzie niemieckim rodzaj szoku. Wprawdzie go oczekiwano, ale teraz kiedy już jest, odczuwa się go jednak boleśniej aniżeli uprzednie sądzono. Musimy obecnie zrobić wszystko, aby przeprowadzić naród przez ten ciężki czas. Polecam również zmienić cały program radiowy. Zupełnie zostaje skreślona część rozrywkowo-sportowa. Kolejność audycji wyznacza wyłącznie muzyka poważna i klasyczna. Cieszę się, że Filler przyjął wszystkie moje propozycje. To dla mnie dowód, że zajmując się tak trudną sprawą, należycie czuwam jej subtelności. Dzięki Bogu pozostaję w tym trudnym czasie w tak ścisłym kontakcie z szerokimi masami naszego narodu. Że nie może mi się przytrafić żaden poważniejszy błąd natury psychologicznej. W neutralnym świecie panuje ciągle przekonanie, że radzieckie sukcesy są wyolbrzymione i że mają się już ku końcowi. Nakazuje daleko idącą polemikę z takimi głosami, uważam je za nadzwyczaj zgubne. Generalnie biorąc, można skonstatować, że zarówno u niektórych grup ludności wewnątrz Rzeszy, jak i wśród państw neutralnych występuje pewien rodzaj znieczulenia na bolszewickie niebezpieczeństwo. Nie traktuje się bolszewizmu poważnie, według zasady źle przyjętej mądrości, która nakazuje odsuwać od siebie niebezpieczeństwo. Według mnie jest to wyjątkowo groźne nigdy dosyć poważnego traktowania bolszewizmu. 30 marca 1943 roku pisał natomiast: Liczba zaginionych w styczniu 1943 roku zwiększyła się przez Stalingrad z 7 tysięcy do 207 tysięcy. Ta liczba jest zatrważająca i chwytająca za serce. Można tylko mieć nadzieję, że spośród tych 207 tysięcy jakaś duża część uszła z życiem. Skutek bitwy stalingradzkiej, jednej z najważniejszych bitew w historii ludzkości, całkowicie zniszczona została 6 Armia Niemiecka oraz 4 Armia Pancerna. W trakcie operacji Uran w samym Kotle śmierć poniosło około 60 tysięcy żołnierzy, natomiast 130 dostało się do niewoli. Liczby te nie obejmują strat w Stalingradzie ani wokół miasta od sierpnia do listopada. Niemcy i ich sojusznicy utracili 1,5 miliona ludzi, zmarłych w wyniku głodu, mrozu i chorób, a także rannych oraz wziętych do sowieckiej niewoli. Po stronie Armii Czerwonej straty ludzkie wyniosły ponad 1,1 miliona żołnierzy, z czego około 480 tysięcy osób było zabitych. W czasie 72 dni i nocy od 24 listopada 1942 roku do 2 lutego 1943 roku samoloty Luftwaffe dostarczyły 8350,7 ton racji żywnościowych, paliwa i amunicji. Obliczono, że było to 117,6 ton, ton dziennie. Ewakuowano z kotła 30 tysięcy rannych, Luftwaffe utraciła natomiast 488 maszyn. Te liczby są zatrważające i pokazują, jak wielką tragedią ludzką była bitwa pod Stalingradem, ale także była momentem przełomowym II wojny światowej, spowodowała stopniowy upadek armii niemieckiej i jej ostateczną, ostateczną klęskę na frontach II wojny światowej. Bardzo dziękujemy wszystkim widzom za wysłuchanie tego bardzo długiego, ale także myślę, że dokładnego odcinka, który pokazał, jak, jak przebiegał rok 43 z perspektywy żołnierzy niemieckich w Stalingradzie. Swoje propozycje na kolejne odcinki możecie pisać w komentarzach, i bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Dziękujemy.